Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Mr. Cen. No to jest Power Zone w świecie Minecraftu. I witam was w kolejnym nowym odcinku. Dzisiaj postanowiłem nagrać trochę więcej materiału. Także wszystkie odcinki, które od teraz zobaczycie, będą po prostu zbiorem materiałów, które no, dzisiaj po prostu nagram. I będą się ciągnąć po prostu przez kolejne tam kilka dni, może nawet tygodnie, jeżeli dobrze się to rozłoży. I zaczynam się już lekko plątać. Może dlatego, że wstałem no, godzinę temu, a mamy już godzinę siódmą. Także zasiadłem z samego rana i zaczynam od razu nagrywać. Pierwszą rzeczą chyba, jaką zrobimy, to wybierzemy się od razu do tego tej wysepki, czy co to było. Tego jestem ciekaw właśnie, co to jest dokładnie. Domyślamy się już, znaczy było kilka propozycji, że to jest prawdopodobnie mobsrab jakiś właśnie ze spawnerem. A właśnie, później wam pokażę, co jeszcze znalazłem na swoim świecie. O, chwileczkę. A nawet nie jest tak tragicznie. Tylko muszę sobie wyciszyć na słuchawkach. No to będzie cholernie głośno dla mnie. Dobra. I możemy grać. No i prawdopodobnie jest tam jakiś spawner. Niektórzy pisali, że może być tam spawner creeperów, co by mnie wcale nie cieszyło. Ale spokojna głowa, nic się nie dzieje. Trochę soli sobie zbierzemy. Jak widzicie, używam nowego teksturpaka. Znaczy nowego, nie nowego, już go używałem od dłuższego czasu, tylko po prostu chyba nie widzieliście na filmikach go. Jest to Gerodoku. Czy Garodoku? Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa. Myślę, że zamieszczę link w opisie, także spodziewajcie się go tam. No i idziemy na razie tutaj. Tą serię raczej przegadam tak na różne tematy, bo tak przynajmniej planuję sobie pogadać. Pierwszą rzeczą, jaką właśnie chciałem pogadać, to jest to, że pytacie, jaki mam sprzęt. Kilka osób o tym pisało. No nie jest rewelacja. Ich na razie unikamy. Jest to Athlon X2 2,9 GHz. Jak do grania jest zajebisty, ale przy nagrywaniu on po prostu sobie nie radzi i nie daje rady. Do tego jest mało pamięci, bo tylko 2 GB DDR2 na Magistrali 800. Także to jest też na dwa razy. I jest wysepka. A oczywiście nic nie wziąłem ze sobą, także trochę rzeczy przerobimy. To co tutaj widzicie właśnie, dostaję nowe achievementy, dlatego że przeniosłem świat nową mapę, bo zostały mody zaktualizowane. Właśnie postanowiłem to zrobić. Przez to straciłem jak na razie wszystkie itemy chyba, które miałem. Przeniosłem po prostu skrzynię i tak dalej. Ale w międzyczasie zniszczyłem sobie mob grindera i zbierałem trochę drewna. I tyle itemów mi się ostało. No, zrobiłem sobie trochę narzędzi. Ale no, będę musiał po prostu wszystko od nowa zbierać. Nie ma jakiegoś wielkiego strachu, bo to szybko pójdzie. I tym się nie przejmuję jakoś za bardzo. Dobra, i w międzyczasie lecimy. Wracając do komputera, no mam nadzieję, że go zaktualizuję, znaczy zapgraduję w jakimś niedługim czasie. I że w miarę będę mógł wszystko nagrywać. I przy okazji, o Jesus, jak to jest daleko. Przy okazji pytanie do was. Co chcielibyście jeszcze zobaczyć na kanale u mnie? Czego się spodziewacie? Albo jakie gry chcielibyście, żebym zaczął też kręcić? Bo jednak sam Minecraft i Terraria, która na razie jest w zastoju, a dzisiaj na pewno będę kręcił. No nie chcę po prostu na tym skończyć. I mam nadzieję, że kanał się będzie jakoś bardziej rozwijał, a nie tylko dwie gry na krzyż i koniec. Wiem, że jest parcie gigantyczne na to, żeby tylko Minecraft powstawał i żeby tego jak najwięcej było. Ale naprawdę, zaczyna się to już robić denerwujące. Nie kręć tych gier, nie kręć tamtego, bo kręć Minecrafta. I mam dziurę w grze. Jest takie właśnie lekko dobijające. I stąd też moje pytanie. Drugie pytanie, które często się pojawia, dlaczego nie mam partnera na YouTube? Pewnie dlatego, że YouTube jeszcze mi go nie przydzieliło i nie wiem, czy go przydzieli. Wysłałem zgłoszenie w październiku? Gdzieś jakoś tak. Po prostu czekam dalej. Czekam, no nic na to nie poradzę. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że mam
dużą ilość filmów i zgłoszenie wysłałem dość późno nawet. Bo widzę, że można spotkać kanały, gdzie filmów jest tyle, co kot napłakał, a jednak coś dostają partnera z tego, także nie wiem. I chyba słyszę. U? Dzień dobry. A wy tu wyjdziecie, czy. Nie! Fuck! Ani trochę mnie to nie ucieszyło. O, fajnie, ta posprząta ich. Może być. Dobra, ty giniesz. To będzie tak na szybko. A nie wziąłem sobie pochodni. Ta. Wiecie co? Spodziewałem się czegoś więcej w tym spawnerze tutaj. Myślę, że będzie chociaż jakaś skrzynia. A jest skrzynia! O, popatrzcie. Chain, chain, chain. No dobra, niech będzie. Slime ball. No w zasadzie może być, nie jest tak źle. Ale materiały sobie za to nabiorę. Mi się podobają. Co to jest? To jest Stone Brick. A właśnie, wracając jeszcze do samych pluginów, dlaczego takie przeniesienie, bo mogłem tego nie robić i tak dalej. Ale dodałem sobie po prostu jeszcze kilka nowych rzeczy, które będę z czasem pokazywał. Nie będę na razie o nich wspominał, bo nie ma sensu, bo nie mam na razie jak ich zdobyć i nie ma sensu robić smak na coś, co jeszcze kiedyś tam dopiero powstanie. Ale na pewno jest to powiązane z samym budowaniem. Także wszystkiego możecie się spodziewać w najbliższych odcinkach albo odcinkach dopiero po tej serii, także zobaczymy jak będzie. Znaczy po tej serii, po tym dzisiejszym nagraniu. Myślę, że raczej będę wstawiał takie odcinki 10-minutowe, gdyż moje łącze na to nie pozwala, by wstawiać większe. Znaczy pozwala, ale nie mam zamiaru czekać 6 czy 7 godzin, aż mi się wstawi odcinek, który waży tyle co nic, a będzie tylko 20 minut nagrania. Że to się trochę mija z celem. Nie wiem, co się dzieje, ale z każdym dniem jest coraz gorzej z tym internetem i jest porażka. Wracając do samego partnera. No mam nadzieję, że go dostanę. Fajna sprawa. Ale jak to wpływa w zasadzie na to, że ja mam partnera i. No, nie wiem, nie wiem. Nie jest mi on aż tak bardzo potrzebny. Na pewno przydałaby mi się jedna funkcja właśnie z niego, że mogę sobie coś wstawić i dany film pojawi się o danej godzinie w danym dniu. To mi się bardzo podoba właśnie w partnerze. I głównie dlatego chciałbym go mieć. No tak, to nie jest mi w zasadzie do niczego więcej potrzebne. Kiedy planuję zmienić komputer, wracając jeszcze do tego? No, kiedy uzbieram kasę. Mam do sprzedania trochę rzeczy, więc jak dobrze pójdzie, może jeszcze w tym miesiącu, może na przyszły miesiąc. Że trzeba będzie czekać i zobaczyć, co przyniesie los. Pytacie, jak zaczynać też własne filmy, własne kanały. Od strony technicznej jak najbardziej mogę Wam pomóc. Tyle, ile sam wiem, to tyle Wam na pewno pomogę. Czyli jak używać, co nagrywać, znaczy czym nagrywać, jak nagrywać, jak poprawiać. To spoko, to z takimi rzeczami sobie poradzę, ale jeżeli ktoś pyta mnie, co mam nagrać, bo ja nie wiem, co mam nagrać, no to chwila, to skoro nie wiesz, co chcesz pokazać ludziom, co ty będziesz chciał nagrywać, no to po co do mnie w ogóle kierujesz takie pytanie? Bo ty nie wiesz, co chcesz zrobić ze swoim kanałem, a jednak chcesz coś nagrywać. No to najpierw zastanów się dwa razy, czy to ma w ogóle jakiś większy, głębszy sens. Ja po prostu siadam przed komputerem i zaczynam gadać do monitora. I jakoś to leci. Także dziękuję wszystkim, którzy mnie subskrybują. 6000 widzów, fajnie, że wpadło. Bo jednak jest zainteresowanie moimi filmami. Nie spodziewałem się, że aż tak duże będzie. I cieszy to po prostu, bo ludzie zaczynają komentować, zaczynają oglądać. No szkoda, że na razie głównym celem odbiorców tutaj jest Minecraft. Ale nie mam nikomu tego za złe, bo Minecraft jest naprawdę ciekawy, a gdy jest jeszcze zmodowany, to już całkowicie powala na kolana. Także warto przy nim siedzieć i po prostu bawić się dobrze. Dobra, w międzyczasie pozbierałem trochę tego dziadostwa. I chyba zostawimy sobie takie małe ruiny na pamiątkę. I co? Już dzień minął? Świetnie. Ja teraz się położyłem i już to będzie dyndać z powrotem. Także będzie trollolo do wody.
O szkurde. Jedna kratka wcześniej. What the fuck? Po prostu. Nie, to jest za wcześnie rano, żebym się miał denerwować. Ja poczekam aż noc minie. Nie będę tam dyndał po nocy. Mam nadzieję, że to nie zniknie. No, lekko się znerwuję, jakby to wszystko zniknęło. Jesus Christ, czemu muszę mieć takiego pecha i z samego rana od razu się zabić? Masakra. Dobra, drzwi zamykać, co by nam tu nic nie wlazło. Oh my god. No niektórzy na pewno sobie myśleli, co za kurwa ofiara losu. A właśnie, kolejny temat, klnięcie na kanale. Jeżeli ktoś klnie od czasu do czasu, no wiadomo, zdarza się. Ale czy to jest aż taki poważny problem? Wy tu mówicie, że o kurwa, powiedział, to już jest złym człowiekiem, nie subskrybuję go i tak dalej, ale gdyż mówi fuck i tak dalej, fuck you i w ogóle klnie w obcym języku, to już wam tak jakoś bardzo nie przeszkadza. Dla mnie jest to równie poważnie obraźliwe, co by klnął po polsku. Jednak po co się uczymy tych języków i rozumiemy o co kaman? A tutaj wielkie halo, że po prostu ludzie klną po polsku. No, na zagranicznych kanałach po prostu się jakoś tego nie spotyka. U nas jakaś dziwna paranoja, żeby po prostu ludzie klną, no to już koniec z nim, nie oglądamy go. Choć człowiek może robić świetne filmy, ciekawe, pośmiać się można, to nie, bo przeklina, to już jest zły. Albo rodzice mi nie pozwolą oglądać. No to chwila, jeżeli masz za mało lat, no to w ogóle nie powinieneś oglądać takich filmów, skoro to ci tak bardzo przeszkadza. Albo po prostu idź zainwestuj w słuchawki, niech rodzice nie wiedzą. Znaczy, źle. Rodzice powinni wiedzieć, co ty oglądasz, ale czy to powinno być aż tak. O kurwa, to jest tak daleko. Czy tak tępione? No nie wiem, nie wiem. Jak dla mnie to jest trochę takie na wyrost. Mam już może swoje lata i tak bardzo mi to jakby wszystko nie przeszkadza. No tak lekko to zlewam, ale co tu dużo gadać. Jest jak jest, jest jak jest. Wiadomo, dzieci, dzieciaki i tak dalej. Jest wszystko. Iron. Nie chcę tego złomu, to chcę. Chain. O, jeszcze tu jest. Dobra. To mi poszło won. Tu poproszę moją siekierkę, mój kilo, łopata poszła i to. Dobra. I to by było na tyle. O, czekajcie, wilkę, bo noc mnie coś cholernie zaczął swędzić. Chyba przez to przeklinanie. Też czuję, że przez to będę miał ładny spam na kanale. Ale to dobrze. O właśnie, co do spamu na kanale. Spamem jest w sobie zły. To jest uciążliwe i trzeba to tępić, bo hejterzy po prostu nadużywają tego aż za bardzo. Już spotkałem się z kanałem, który zorganizowany jest pod względem samego hejtowania, gdzie hejterzy mogą się łączyć, czują się wspólnotą i spoko, jak sobie robią co chcą, ale nie niszczcie innym ludziom pracy. Jeżeli ktoś nagrywa jakiś materiał i schodzi mu przy tym dużo czasu, to ja pierdzielę. Potraficie się sami wykazać? What the fuck, truskaweczki? Wow, gdzie ta druga truskaweczka mi spadła? Z tego co dostałem? Seed. Okej, widzę, że jakaś aktualizacja doszła. Do mam harvest, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Jak tam na mapie? Idziemy pomału do przodu. Także jest git. Wracając do hejtu. I samego spamu. Spam jest dobry, jeżeli ma na celu, jest jakoś fajnie zaaranżowany, że na przykład świetne filmy i tak dalej. Ale jeżeli widzicie, że jeden komentarz powtarza się tam 30-40 razy, nie przesadzajcie z tym. To jest dla mnie głupota, bo jedna osoba może napisać i od tego jest to pieprzone łapkowanie w górę, żeby po prostu dać mu łapkę. Nie każdy musi się wykazać tym, że jestem na YouTubie, mam tu konto i też muszę napisać.